Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego jesteśmy moim menu na PS3. Otóż dlatego, że chciałem uchwalić to, że jest to ostatni odcinek jako z Ratcheta & Clanka, trójki. I zarazem jest to ostatni odcinek nagrywany z kolekcji HD, więc chciałem już tak uchwalić to tym... Może pokazać wam wszystko związane z tą trylogią, więc jak widzicie, to jest nawet, szczerze mówiąc, spoko tło z wszystkimi trzema ratchetami z tej kolekcji. Weźmy w to sobie. Jestem ciekaw, czy znowu będę miał ten glitch audio z słuchawkami. Jak nie, to bardzo fajnie. Jak tak, to no, niezbyt fajnie. Tu. Para. Więc tak, no, to już jest po prostu ostatni odcinek. No, na dziesięciolecie raczej tej Clanka. Ta kolekcja powstała 4 lata temu. No, dosyć sporo. A za niedługo, bo za raptem 12 dni, wychodzi Ratchet & Clank na PS4. Więc to jest coś. Dobra, nie mam tego glitcha, więc możemy lecieć, więc... Oczywiście zaczęliśmy z tym. Kiedyś będzie na pewno nieborna tutaj Clanka, bo nie podoba mi się sposób, w jakim zrobiłem tą pierwszą część, ale... Jak ogólnie z moich tego jego głównego timeline'a let's play'a, to jest ostatni raz, kiedy widzimy się w tej kolekcji. Więc później był oczywiście Ratchet & Clank 2, gdzie... Już lepiej wszystko poszło. Gra dosyć była krótka, ale wszystko dobrze poszło, jak na moje. No i teraz Ratchet & Clank 3. Ostatnia gra z trylogii PS2, nie licząc oczywiście ery Gladiator. No i ostatni raz już wchodzimy do niej i kończymy to wszystko. Ale oczywiście po portalu dwójce, który pojawi się w przyszłym tygodniu, zacznę nagrywać po portalu dwójce, w sensie cały let's play z portala dwójki. Po nim będzie oczywiście Ratchet & Clank Going Mobile, więc ci, którzy naprawdę lubili Ratcheta, a zdarzały się takie osoby na moim kanale, to... Nie smućcie się, Portal 2 przemnie, bo to jest tylko taka malutka przerwa i wtedy macie i Going Mobile, i po Going Mobile Gladiator będzie. Też HD, tylko cutscenki będą zamienione. A więc mała synchronizacja, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Może też kiedyś zrobię jakiś dodatkowy odcinek z multiplayera. Tak wam powiem. Może coś z Michałem nagramy, może nie wiem. Coś się wykombinuje, bo chciałem też kiedyś wam pokazać multiplayer. Więc wchodzimy. Ale mi się smutno w ogóle zrobiło. Ostatni raz, kurde. Widzimy się w kolekcji HD. I dlatego według mnie Insomniac źle postąpiło i nie wydało kolekcji HD 2, czyli Ratchet & Clank Trilogy 2, ponieważ jest jeszcze bądź co bądź Ratchet & Clank Size Matters, Secret Agent Clank, Ratchet Gladiator, który przydałoby się, żeby bugfixy dostał. No i nie wiem, można by jakiś bonus na przykład dodać, czyli Ratchet & Clank Going Mobile dać. To by było według mnie świetne. Jakby coś takiego dali. Więc mamy już tu wszystko zakupione, jeżeli chodzi o to, co mi się najbardziej przyda. Agents of Doom. Agents of Doom mogliby mi uratować dupę, ale jako iż tu już są te OP przeciwnicy, to raczej nie będę ryzykował. A więc... No choose. Więc... To trochę taktycznie chcę to zrobić, ponieważ naprawdę to może się źle skończyć. Jeżeli tego nie przemyślę, bo jak widzicie, to już nie są żarty ci wrogowie. Widzicie, oni to już na parę dobrych hitów są.
więc no. Nadal mam upgrade'owany nanotech, bo ogólnie nanoteków jest... maksymalny nanotech to jest bodajże 200. Z tego co pamiętam. Dobra, więc tak na 3 hity są z decymatora. A ci? Tak na 2 bym powiedział. Mniej więcej. Tak ich się nie pozbędę. Czy tak mnie dostanie? To już jest na serio taki stres. A czyli mnie dostanie, więc ja mogę zrobić tak po prostu. Na serio, tutaj decymator to jest mój teraz nieodłączny przyjaciel. To jest jedyne, co mnie praktycznie może teraz uratować kompletnie. Więc cały praktycznie mój dobytek wydam na amunicję do decymatora. I szkoda na serio, ała, że nie ma żadnych upgrade'ów, jak w Ratchet & Clank'u dwójce, bo bym prawdopodobnie wydał większość na... Na. Dobra, więc teraz musimy ułożyć Tragaisa. Bo to musimy porozmawiać z naszymi pseudokumplami, żeby się przedostać dalej oczywiście, więc no pogadajmy z nim. Elo. Szczerze powiedziawszy, ja bym się zastanawiał, dlaczego na miejscu tego robotycznego tyranoida, dlaczego on nie jest przemieniony w robota, więc pogadajmy. Tak, to jest najlepsza rozmowa ever. Bardzo emocjonująca, dużo się z tego dowiaduje. File drill, need to activate that elevator immediately. Then proceed to the nearest swimming pool and throw yourself in. To jest... Ogniste... Coś, nie wiem. Drill to jest... to... Wiertło, ale... Ogniste wiertło. Musisz aktywować tą windę natychmiast i wskoczyć do najbliższego basenu. Dlaczego miałbym ci ufać? Jesteś squishy. To będzie no nie mięsny, tylko nierobotyczny. Jesteś żywy. Bądź co bądź. Bo tak, te roboty zachowują świadomość, ale... bądź co bądź... Czy jeden tyranoid może... kłamać do drugiego? Tylko jeżeli jego usta... się ruszają. Ooo. Elipsy są właściwie wargi chyba. A twoje też się ruszają? Znaczy on nie ma warg, ale dobra. Nie jestem pewien, czy lubię twój ton. Muszę zgłosić twój... twoje zachowanie do... tych... naczelnych. Nie naczelnych w sensie małp, tylko... że wiecie, szefa. Jeżeli nie pozwolisz mi przejść. Przejdziesz przez moje... Bowls, nie wiem co to jest Bowls. Jeżeli będziesz stał jeszcze przez 5 sekund. No, też mi się nie podoba jego ton. Za dużo agresji. Na lekcję pokonywania... opanowywania gniewu powinien iść. Dobra, nie trzeba być od razu... nie trzeba od razu siłą to załatwiać. Tylko zadzwonię do doktora Neferiusa i powiem mu, że nie dostanę dzisiaj swojej wiadomości. Naprawdę przepraszam za trzymanie cię, przyjacielu. Proszę przejść, powiedz cześć do doktora Neferiusa za mnie. To jest takie już kompletne takie podlizywanie się, ja pierdzielę. Dobra, tłumaczysz to bądź co bądź, nie wiem dlaczego, ale no fajnie przynajmniej może jest. Nie, tak mi się zdawało, że coś tu może być, ale... No cóż. I dziś ten odcinek, jeżeli nie zmieści się w pół godziny, to będę go przedłużał. Żeby przejść tą grę.
Jeszcze w tym, ten odcinek musi być ostatni. Nawet jeżeli mi to zajmie godzinę. A wolałbym nie, bo dzisiaj mam nagrywki. Przepraszam, gdzie... Wybacz mi, panie, Lorenz... nie lubi koloru tego... tej bariery. Mówi, że gryzie się to z jego... spodniami? Trousers? Tak, spodniami. I chcę, żebyś zdeaktywował to natychmiast. Niezła próba. Żywy. Wiesz, słyszałem plotki, że Lombax tu się kręci przebrany za tyranoida. Coraz lepiej mi idzie to tłumaczenie tak na szybko. Aczkolwiek nadal muszę na tym popracać. Ha! To dobre! Ten Lombax musi być naprawdę dzielny. Albo naprawdę głupi. Czy to jest jakiś... czy to jest jakiś typ kostiumu halloweenowego, który nosisz? Dobra. Coraz to trudniejsze się robi, przyznam. A w szczególności komentowanie tego nie jest najlepsze. Ha, ha, ha! Patrz, jak przechodzę... dam ci mój... dysk holowidu ameboidy... Ameboids Gone Wild, bo to jest nazwa własna tego filmu, czy Bóg wie co to jest. I... no, nazwa własna się nie tłumaczy. Mówię do ciebie, Łotr 1. Wydanie... Director's Cut. Wydanie reżyserskie? Bo Director's Cut to jest w sensie, że z dodatkami jakimiś z produkcji i tak dalej. Jakby ktoś nie wiedział. Oczywiście! Nie możesz uwierzyć w... jakieś obślizgłe rzeczy robią, gdy kamera nie kręci. Czy tylko ja pomyślałem o jakimś pornolu? Że może oni co tutaj próbują pornola jakiegoś? Ten przehandlować? Zrobiłeś... deal. Zrobiłeś... jak to się nazywa? No, oczywiście oni nie wierzą we mnie. You got yourself a deal. Jak to można przetłumaczyć? No, że zrobiłeś... Kurde! Handel. Ale nie mówi się handel, tylko... A nie wiem, kurde, co ja jestem. Nie wiem, wiem jak to się powinno powiedzieć, ale nie pamiętam jak to jest. To jest okropne. Gdzie jakby nie sobie spróbowałem przejść tą planetę na PS Vicie, tylko zapomniałem, że ja na Vicie jestem kompletnie OP, bo mam już wszystko odblokowane. Więc tak trochę niezbyt jestem przygotowany na wszystko. Ale dobrze, że przynajmniej pamiętam, że nie jestem taki OP tutaj. Więc to mnie przynajmniej uratuje. Tak mam nadzieję w każdym razie taką. Mam nadzieję w każdym razie taką. Pewnie teraz poloniści by mnie zjedli za to, ale no cóż. Oj tam, oj tam. Wszyscy dobrze wiedzą, że ja z polskiego jakimś prymusem nie jestem. Nigdy nie byłem, nigdy nie będę prawdopodobnie. W końcu ja do tych nie należę. Lelu. Just die. Dobra. Kupuję amunicję. Gdzie miałem? Tutaj. To jest w ogóle dobre, że ja się mogę schować za tym i oni nic nie mogą zrobić. Zero taktyki, lelu. Dobra, wszystkich się pozbyliśmy tutaj. Oczywiście tu jestem Nigierka z hakerem. Ale ja tutaj sobie pójdę, bo tu jest kolejna statuetka
Jak jeszcze tam dostać? Dobra. Dobra, czy to jest Lawrence? Czy mi się zdaje? Patrzcie, Biobliterator. Yes. Tak, to jest Lawrence. To jest... W ogóle mam chyba większość tych statuetek. Nie wiem, ile ich właściwie jest. Nie pamiętam, może tak. Jest to napisane gdzieś? Quick items. Nie. Nanopak, Mapomatic. Mam wszystkie przedmioty, to jest dobre. Mam wszystkie bitkomiki. O, 21. Jeszcze pozostało. Kryształy. To jest w ogóle dobre. Znaleziony 0. Pozostałych 99. Użyte 2. No to, przepraszam bardzo, ale skoro zużyłem 2, to musiałem je znaleźć w takim wypadku. Tu jest jakieś przeczenie własne. Dobra, użyjemy hakera. Przyznam szczerze, jest stres. Jest stres przed finowym bossem. I to całkiem niemały. Kurde. Gość, który speedrunuje Sonika. Nie zdążył. To jest ironia losu. A przyznam, że całkiem sobie radzę w speedrunach Sonika. Tak, ktoś się może śmiać, że tylko praktycznie Sonika, ale... No, przyznam, że Mario też mi za zbyt źle nie idzie. Też sobie radzę. Nie żeby nie. Nie żeby coś. O, to jest lepiej. Lepsze. No jest. Nie! To już jest przesrane tutaj. Kto to robił? Kto robił te puzzle? Jem. Matuch, no boska. Za mało zielonych. Za dużo czerwonych. Nie polecam. Że źle brzmiało. Ale dobra, kurde. U mnie wszystko źle brzmi. W sumie to nawet prawda. No serio. Nie, spędzilibyście ze mną jeden dzień, to przynajmniej... Nie wiem, 50% rzeczy, które ja powiem, bardzo źle brzmi. Taki już mój los, no cóż, no. Każdy ma jakieś swoje wady i zalety. Albo zady i walety, jak to woli. A to jest nie... Właściwie nie, czy to jako moją zaletę dawać, czy nie. No, czasem można się uśmiać z tego, co powiem, to nie, można to dać za zaletę. Dobra. To już jest troszkę łatwiej, bo są tylko ci strzelający, a oni nie są jacyś trudni do pokonania. Znaczy, no nie są trudni do pokonania, bo jakbym na przykład miał tym Nitro Raptorem rozwalać tych dużych, prawdopodobnie miałbym już dawno przesrane, ale teraz to jest tak powiedziałbym, że easy jest jeszcze. Dobra. Czy to się robiło? Refer, to się chyba robiło. Aha, ja to obracam, spoko. Pyk! No i teraz co musimy zrobić? Teraz musimy nacelować na te dwa reflektory, co tutaj są. Reflektory. Or something. Czekaj, co się... Nie, tak się nie da. Chciałem kiedyś tak... Zastanawiam się, czy się da coś takiego zrobić, że... gdy nie jesteśmy w tym stanie, czyli w pierwszej osobie, to czy da się nadal trafić do tego reflektora takim czy innym sposobem. To mnie nie interesuje, czy to zadziała. Interesuje mnie to, czy da się trafić. Dobra, to już mam przesrane. Wow. Dobra. Ale daje radę. Daje radę. Moja pierwsza próba przejścia tej planety wyglądała 100 razy gorzej. No serio, 100 razy gorzej. Ja już w tym czasie mogłem, no, z dobre 20 razy umrzeć. To nie jest żart.
Dobra, tu jest wszystko już chyba. Czy tu będę miał checkpoint? Jest! No to co? Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak wszystko to zakończyć. A skąd oni tak szybko w ogóle? No, oni już tu byli od początku. I powiedzcie mi tak, dlaczego tam nie było Galactic Rangersów, żeby pojmać Nefariusa? No to jest według mnie bardzo, ale to bardzo dziwne. Bezsensowne dodatkowo. Dobra. W ogóle pozdrawiam dla tych, którzy widzieli wczorajszy pseudo odcinek z LEGO. Nie wiem, co się stało w nim, ale... No cóż. Aha, my jesteśmy na Veldin. Warto wiedzieć. No zmieniło się tu ostatnim razem, kiedy tu byliśmy. No i jak się możecie domyśleć, finałowym bossem jest nikt inny jak sam Dr. Nefarious. Po raz pierwszy i niestety nie ostatni. Sorry, Nefarious. Your flight's been canceled. Lawrence! How can I be of assistance? Annihilate him! Just kidding. You've reached my holographic voicemail. Leave your name and a brief message. Ta-ta! Fine. I'll do it myself. Dobra, czyli Lorenz wystawił Nefariusa na ciepłe gacie. No i teraz Nefarius musi sam nas pokonać. Oczywiście to się nie stanie, mam nadzieję. Tak łatwo. Bo już trochę znam jego te ataki. Jego sztuczki są mi znane. Niekoniecznie lubiane, ale znam. Tyle dobrego. Więc chyba sobie zrobiłem nawet taką dobrą taktykę, że najpierw wstawiam wieżyczki, a później w niego nawalam decymatorem. Dobrze, że mam też dużo śrubek, co mi na 100% pomoże. Więc no całkiem nam szybko poszła ta pierwsza faza, to przyznam. No i teraz, ja przed nimi uciekam. Nie. Nitroraptor. Tak, on nas będzie napierdzielał tymi laserami. Tu jak widzimy są jakieś... Nie wiem właściwie co. Zaraz nam będą pomagali Galactic Rangersi chyba. Nie, ty mnie nie możesz zabić. No nie! Dobra, Galactic Rangersi. O to mi chodziło. Go, go, Galactic Rangers! Dobra, mega turety. Ona zaraz w jakimś... Kurde! Nie cierpię tych bomb. To jest oszukane. A szybko... O ty chamie! Dobra. Skończyła nam się amunicja, więc teraz mega turety. 6 najlepiej. Bo one, jeśli nie wiecie, to one się chowają, jeżeli jest ich za dużo. Więc mam tutaj przewagę, bądź co bądź. Mogę ich nastawiać, ile mi się chce praktycznie. Dobra. I sobie te bomby jakieś tam ponawala. Teraz tym laserkiem. Dobra. Dobra, już mu zżarliśmy połowę życia, to jest pocieszające. Ten jeden megaturet w ogóle tak jak się trzymał strasznie długo. Au. Dobra. Okej, teraz on będzie nas napierdział swoimi klonami.
Nefarious właśnie umiera. Dobra, rozumiem, że magazynku do megaturetów nie mogę dokupić przez PDA. To jest niepocieszające. Ale no, Nefarious aktualnie nie żyje już. I call it Base Odyssey. Now, Lawrence! If you insist. No i znowu się żuje burzy. No i teraz musimy pogonać tego całego robota. Nefarious no more. No, pokonaliśmy Nefariousa, więc teraz tylko zostaje nam Bio-Obliterator, który jest strasznie prosty, bądź co bądź, do pokonania. Wystarczy, że będziemy cały czas w takiej prostej linii się poruszać, żeby omijać jego strzały i jednocześnie strzały naprowadzające. To mi się akurat nie udało, ale to nieważne. Czasami będziecie obrywać, ale na serio to jest najlepsze rozwiązanie, jakie znalazłem. Nie widziałem, jak to ludzie robią na speedrunach, ale... No nie wiem, na serio. Jeszcze możecie spróbować w kółko się kręcić, tylko że no to jest taka zła rzecz, że te drugie pociski, o te właśnie, są naprowadzające, więc jak tak będziecie w kółko latać, to w końcu was trafią. No i to nie jest fajne. Oczywiście, jeżeli wasz statek zostanie zniszczony, to on się po jakimś czasie tam odradza. No i możecie go wtedy sobie drugi raz wziąć. No i właśnie pokonaliśmy Nefariousa. Dziękuję za uwagę. Kompletnie go pokonaliśmy. Would you care to specify a destination, sir? Who cares? Just get us out of here. What? That wasn't even close to 60 seconds! We're live from the star-studded premiere of the latest Hollow film in the Secret Agent Clank series. The atmosphere is positively electric as thousands of fanatical fans clamor for a glimpse of their favorite celebrities. Agent Clank. It seems your luck has finally run out. The time has come to say goodbye. Your tricks won't do you any good this time, Agent Clank. I have been waiting for this moment a long time, and now I am going to blow you into a million pieces! Get this thing off me! Papa. Well, he got that monkey off his back. Do not even think about it. No i to wszystko, ludzie. Przeszliśmy tą grę. Wow, zero śmierci. Zero śmierci. Jestem z siebie dumny. I jestem dumny z tego, że przeszedłem tą grę. Kolejny raz.
i jest, skończyłem ją poniżej czasu, jestem też z siebie zdumiony, że skończyłem ją poniżej czasu antenowego. Poniżej 30 minut. Oczywiście są te napisy jeszcze końcowe, które właśnie lecą, ale... wow. Więc tak, ludzie, jak mówiłem, po następnym tygodniu rozpoczniemy Let's Play z portala dwójki i po portalu dwójce będzie raczej... Ups. Spał mi pilot. I po portalu dwójce będzie raczej Ratchet & Clank Mobile. A więc tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa.
I'm afraid we're well out of range, sir. Perhaps if you had bothered to specify a destination... When will we be in range? Oh, I'm sure something will come along in, say, 5 or 10,000 years. Ah! I don't believe this! Now what? I don't suppose you can play drums.